Panie Marszałku, Panie Ministrze, Pan poruszył sam temat waloryzacji emerytur rolniczych i stąd pytanie, bo to naliczenie, które jest teraz zapisane na tą chwilę, no nie jest do końca sprawiedliwe. Waloryzacja, która była ostatnio ogłoszona, wynosiła 7%, ale wiemy, że ta waloryzacja spowodowała, że nie wszyscy rolnicy dostali 7%, wielu dostało dużo mniej. Jak pan mówi, że przygotowujecie jakiś projekt, który by miał obowiązywać już od 1 stycznia 2023 roku, a tak przed chwilą pan powiedział, no to oczywiście zakładam, że jakieś już przepisy w tym zakresie w resorcie trwają. No i prosiłbym o jakieś bliższe informacje, bo rolnicy bardzo na te informacje oczekują, więc prosiłbym, żebyśmy ich poważnie potraktowali, gdyby pan dzisiaj mógł coś więcej powiedzieć poza zasugerowaniem, że prace trwają i podaniem terminu ich wejścia w życie. Tak, szanowny panie marszałku, szanowny panie senatorze, bardzo poważnie traktując to pytanie i odpowiedź, chciałbym być precyzyjny, zostanie to przedstawione w projekcie ustawy. Jest to bardzo ważna kwestia i w tej chwili nie ma możliwości przedstawienia precyzyjnych informacji. Poza tym nie jest to tematem omawianej ustawy. Natomiast ja rozszerzyłem swoją wypowiedź tutaj między innymi o pytania. Natomiast są prowadzone prace, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniu. Będzie to korzystne dla polskich rolników. Dziękuję bardzo. Proszę, pan senator Kwiatkowski. Ja będąc zadowolony z tego, że pan rozszerzył swoją wypowiedź i dzięki temu mając możliwość zadania tego pytania, a nie będąc usatysfakcjonowany poziomem szczegółowości, jestem przekonany, że przede wszystkim rolnicy nie są usatysfakcjonowani. Proszę o odpowiedź na piśmie, według jakich zasad będzie ta waloryzacja. Uprzejmie proszę, będzie udzielona odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję, panie ministrze.